Mężczyźni zatrzymani przez głogowskich policjantów za wyłudzenie pieniędzy mają 26 i 28 lat. Zajmowali się procederem wyłudzania zaliczek na poczet sprowadzanych pojazdów. Były to motocykle, były to samochody. W tej chwili udowodniliśmy dokonanie kilku takich wyłudzeń na kwotę łączną 3400 zł. Jest to, prawdę powiedziawszy, wierzchołek góry lodowej. Policjanci nadal wyjaśniają okoliczności tego przestępczego procederu. Zatrzymani starali się tak organizować działalność, by uniknąć odpowiedzialności. Te ogłoszenia znikały. Do tego procederu wykorzystywali konta zakładane na tak zwane słupy, konta bankowe i wykorzystywali również numery telefonów, które były kupowane od słupów, były to telefony na kartę. Obu mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Na razie zastosowano wobec nich dozór policyjny i poręczenie majątkowe.